www.radiowrona.eu. Czekaj, ja mam najciekawsze pytanie. Jak już będziecie mieli 100 tysięcy subskrypcji i zaczniecie na tym zarabiać, to wrócicie do kochanej matuli Polski? Nie wiem, jak się to ze sobą wiąże. Ja też nie. Nie rozumiem związku. A nie. Jeżeli to oznacza, że będę milionerem, czy wrócę do Polski, głupio by było, żeby Polska mnie kupiła, bo to by znaczyło tylko tyle, że teraz mnie stać w niej mieszkać. Sprzedaj na sprawę. Nie odcinam więzów z Polską w żaden jakiś szczególny sposób, oprócz tego, że się w niej nie znajduję. I mój powrót do Polski nie będzie w żaden sposób związany z tą stroną. Jeżeli mój też nie, ale przypuszczam, powrotu, że szanse na to są jeszcze mniejsze niż w twoim przypadku, ale właściwie to nie jest wątek, który warto rozwijać. To nie akurat nie. Właśnie nasze miejsce zamieszkania... Ilość subskrybentów nigdy nie będzie miała wpływu na to, czy będziemy mieszkać nie ma tu, żadnego mieszkać związku z naszym serwisem. No. Dobra. Czy kiedykolwiek myśleliście o serii Let's Play? To jest pytanie, które padło dawno temu. W międzyczasie zdążyłeś nakręcić jeszcze jeden pełen, bardzo fajny Let's Play, ale niestety problem z tym Let's Playem polega na tym, że oglądalność jego w stosunku do pracy, która była włożona w ten materiał... Niestety. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja przepraszam, że będę mówił teraz w twoim imieniu, ale wydaje mi się, że to... Że rozmawialiśmy na ten temat. To nie jest tak, że robienie tego materiału nie było dla ciebie przyjemnością, że było męką i rzeczą, przez którą musiałeś oglądał, się... Kto oglądał, wie, że to jest jedna z moich ulubionych gier. Dokładnie, ale przyszedł po prostu moment, kiedy musimy wybierać to, co będzie względnie łatwe do zrobienia, a jednocześnie będzie się podobać możliwie dużej ilości ludzi. Czy mnie to bawi, czy nie, to jest poświęcony czas na nagranie, który mógłbyś poświęcić na robienie czegoś innego. Otóż to. Czy let's play'e wrócą? Jest taka szansa, ale o przyszłych planach nie chciałbym teraz rozmawiać, bo zazwyczaj z naszymi planami kończy się tak, że coś obiecamy, a potem jeżeli to nie wyjdzie, mamy dużo rzeczy, problemów natury. A kiedy będzie? Chociażby komentarze na temat kolejnego Mortala pod każdym wideo, co nie bawi mnie. Kiedyś trzeba będzie zrobić wideo na temat tego, dlaczego Mortal nie powstaje w 10 minut. Nie mamy z tym minut jak walczyć, ale... Nie przyspieszy to ani powstania następnego odcinka, kolejny komentarz wśród morza komentarzy, ani nie jest na temat. Na każdym jednym. W dodatku przygnębia materiale to trochę, gdy oczekuję informacji na temat materiału, który stworzyłem i waszej opinii, a dostaję pytania na temat Mortala. Materiały będą powstawać w takim tempie, w jakim jesteśmy je w stanie wydalić z naszych komputerów do internetu. Zły dobór słów. Ale let's play'e być może powrócą, nie chcę niczego obiecywać, bo to się źle kończy. Jest jeszcze kwestia tej legalności let's play, a staramy się trzymać nasz kanał na możliwie powiedzmy czystym poziomie z punktu widzenia Google'a. Tak. Więc dlatego muzyka jest muzyką na licencji Creative Commons. Tak, staramy się tak we wszystkich materiałach trzymać się litery prawa. No, to jest niestety strasznie upierdliwe. Zrobiliśmy materiał cały na ten temat legalności wykorzystywania materiałów z gier. Tak, ale potrafi, jak nie zapomnę, YouTube potrafi wyłączyć nam monetyzację na recenzji gry, co jest absolutnie podpada pod fair use, a mimo wszystko... Niestety, YouTube potrafił wyłączyć nam monetyzację na wideo, na którym jest tylko i wyłącznie nasza gem, bo ich system to źle zaliczył i nie chciał przyjąć potem. Może reklamacji. Po prostu wyglądam jak jakiś celebryta, bo nikt coś nie chciał po prostu go obejrzeć i stwierdzić, że tam się nic nie dzieje oprócz naszych twarzy bolesnych. Może nikt tego nie przeżył. Może to po prostu ich system jest wadliwy, a my też nie chcielibyśmy podpaść. No i co najważniejsze, no chcemy być legalni pod każdym możliwym względem. Byłoby fajnie, a mówię, let's play'e. Wszystko to jest zależy. Właściwie szara strefa, na dobrą sprawę. Nikt tego nie pilnuje, ale jak ktoś zacznie, to cię niestety mogą zacząć problemy. A to jest śmieszne, że właściwie nawet ci duzi polscy youtuberzy generalnie zdają się albo kompletnie to ignorować, albo nie zdawać sobie z tego sprawy. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek wspomniał kiedyś na ten temat. Zmieniając temat kompletnie, nowe pytanie. Czy na waszej stronie będzie katalog gier na najnowsze konsole? Kiedy padło to pytanie, wydało mi się kompletnie dziwne, ale w świetle tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio... To jest znowu coś, co w przyszłości wisi koncept powstania czegoś takiego. Na tej liście to do. Tak, i jest to coś, które co z wielu powodów mogłoby trafić na naszą stronę i być bardzo fajne, ale po pierwsze nie chcę konkurencji dawać pomysłów, po drugie jak zwykle nie chcę obiecywać czegoś, co może nie nigdy nie powstać.
Tak więc wszystko zależy od tego, jak potoczą się sprawy i jak wszystko ewoluuje, ale jest taki koncept, jest w także odpowiedź, jedno, zamykając odpowiedź na to pytanie w jednym słowie, niewykluczone. Tak, to są... A w dwóch? Niewykluczone. Trzech, prędzej czy później. A ja to jeszcze definitywne możliwe. Skup się. To są dwa słowa. Okej, okay. O, to ci się spodoba. Przechodzimy do kategorii gry i opinie. Ja już się szykuję. Okej. Okay. To jest przez... już jestem gotów na pytanie. Przepraszam autora pytania, ale ono nas bawi do łez, pomimo tego, że przechodziliśmy ten etap już przynajmniej... trzy razy przeciągu ostatnich 24 godzin. Prawie pół roku czytamy to pytanie i mnie się każdym razem bawi. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, dlaczego się nie śmiejemy. Dlatego, że pytanie samo w sobie jest głupie. Nie, tylko jest sformułowane w dość niefortunny sposób i kończy się ten dużym X i dużym D. No może, to może mieć pewne znaczenie i może nadawać mu kontekst. A brzmi ono. Jedziesz. Ty to zrób. Ja nie potrafię. Pytanie brzmi, są jakieś gry persona non grata dla was? Gry persona. Gry persona non grata. Przepraszam autora raz jeszcze. Z definicji tej frazy nie ma. Nie, no, z kontekstu pytania wnioskuję, że nie o to chodziło. Tak, tak, że chodziło o gry, których nie lubimy. Prawdopodobnie. Albo nie tolerujemy, albo cokolwiek, no, które nam się nie podobają. Są. Łatwiej, pewnie, że są. W wypadku mam zacząć Grema, wymieniać? W wypadku Grema łatwiej powiedzieć... Ile mam jeszcze pamięci w kamerze? W wypadku Grema łatwiej powiedzieć, które dwie gry mu się może podobają. A, słuchaj, może zróbmy tak, zaweźmy to do gatunków z ewentualnym zastrzeżeniem, że są wyjątki od strzelanki od bardzo na walanki. No, tak. Nie lubię strzelanek, nie lubię shooterów. A głównie dlatego, że mi się przejadły jakieś 15 lat temu. No, ja mam dokładnie to samo. Ewolucja gatunku jest moim zdaniem zbyt wolna, żeby mnie ponownie zainteresować. Borderlands był najbliżej, ale też mi się w miarę... Borderlands był hybrydą. Był bardzo fajną hybrydą i to było coś... Splatynowałeś, nie? Splatynowałem razem z Leroykiem, który mi pomógł. Kojima-san. W kopie był bardzo fajny. Warhawk z tego samego powodu był fajny, bo miał czteroosobowego split screena. Nie grałem w to akurat. I to jest jedyne redeeming value, że tak z angielszczy. To jest jedyne, co zbawia dla mnie ten gatunek, jeżeli jest lokalny multiplayer. Czy właściwie bardziej cię bawi w tym momencie współpraca z innymi niż dokładnie, sama gra? To jest ciężko. Multiplayer sieciowy mnie mało interesuje z uwagi na chociażby to, że każdy gra lepiej ode mnie. Nie ma czasu na granie, no to trudno być w tym dobrym. Ale... gdy ktoś spędza 20 prestiżów dziennie na Call of Duty, ciężko mi z taką osobą grać. Ja będę udawał, że wiesz, ja będę udawał, kiwał głową i udawał, że wiem, o czym mówisz. Ja, jak wspomniałem wcześniej przy tych korzeniach, staram się ogarnąć możliwie szerokie spektrum po to, żeby mieć jakieś pojęcie. Poza tym, żeby wiedzieć, że czegoś nie lubię, muszę najpierw tego spróbować. I wiem na przykład, że kompletnie nie bawią mnie gry sportowe. Są pewne wariacje gier sportowych, które przynajmniej kiedyś mnie potrafiły bawić. Na Amigę była gra Speedball, zdaje się. To był taki bardzo brutalny amerykański futbol. Ja grałem z taką... w Winter Sports na... Commodore. No w każdym razie są wariacje na temat gier sportowych. Ja byłem mały i głupi, więc które... ja nie wiem, czy to się w ogóle liczy. No właśnie dlatego tak podchodzę do tego tematu, jakie, że w każdym razie sportówki generalnie mnie nie interesują. Właściwie podobnie ma się sprawa z grami samochodowymi, ponieważ jestem jednym z niewielu facetów, których motoryzacja... I tak lubię dziewczyny, ale niespecjalnie jarają mnie samochody. No tak po prostu mam. Więc sportowe, samochodowe i... to, o czym wspomniałeś wcześniej i właściwie z dokładnie tego samego powodu, zwłaszcza współczesne, militarne strzelanki, po prostu już mi się zżygam tymi rzeczami. Nie znaczy to oczywiście, że nie mogę bawić się, podobnie jak ty w przypadku Borderlands, dobrze bawić przy grze, która rozgrywa się z perspektywy pierwszej osoby, ale takie klasyczne strzelanki, one są wszystkie takie same. Są brązowe i są liniowe i są krótkie i mają żałosne kampanie singleplayerowe, bo w multi mnie w nich interesuje jeszcze mniej. Owszem, zdarza mi się grać od czasu do czasu, żeby po prostu sprawdzić. No, trzeba czasami niestety wetknąć palec w kupę i sprawdzić, czy jest jeszcze ciepła. I ta kupa akurat jest jeszcze ciepła, ale generalnie dalej pachnie niezbyt przyjemnie dla mnie.
Więc to, ja nie wiem, czy warto wspominać w ogóle o jakichś dating simach i tego typu rzeczach. To są takie niszowe gatunki. To są niszowe gatunki, którymi nie będziemy sobie głowy zaprzątać, ale to są właściwie te rzeczy, które są dla mnie persona non grata. Których staram się unikać, bo po prostu wiem, że szansa na to, że czas poświęcony będę uważał za dobrze spędzony, jest nikła, więc sobie do tymi wora rzeczami... nie dorzuciłbym chyba już nic więcej, bo ja ogólnie ja lubię gry. I rzecz ze strzelankami nie jest taka, gry że logiczne, ja ich gry nie strategiczne. Lubię, tylko po prostu grałem już te wszystkie gry. One są po prostu, jak się przejdzie ich 20, to po prostu wszystko zlewa ci się w jedną wielką szarą masę. Chętnie zagrałbym w FPS-a, który znowu by mnie wciągnął, który pokazałby coś nowego. Valve, Half-Life 3, ja bym się nie pogniewał. Możliwe. Albo przynajmniej epizod trzeci, no miejcie trochę przyzwoitości. Chciałem jeszcze wspomnieć, wybiłeś mnie teraz kompletnie z tropu. Przepraszam. Zbiłeś. Mówiłeś o niedorzucaniu do wora. Nie idźmy tym tropem. Następne pytanie, proszę. Teraz ja jakieś przeczytam. Tak, teraz ty jakieś przeczytaj. Nagrywamy już prawie godzinę. Nagrywamy już ponad godzinę. To się wytnie. Czy moglibyście robić recenzje starszych gier? To jest bardzo pytanie. Tak, to jest. Ja przypominam, że wszystkie poza jednym dosłownie, które dorzuciłem na 15 minut, zanim zaczęliśmy nagrywać, to są pytania, które mają po 4 miesiące, tak, pi razy drzwi? Recenzje starszych gier. Ostatnio, szczególnie przed świętami, wychodziło bardzo dużo gier nowych i musieliśmy nadgonić. Ale jak sama nazwa strony wskazuje, zabrudził mi się kurczaczek. Nie idźmy tym tropem. Jak sama nazwa strony wskazuje, zajmujemy się wszystkimi rodzajami gier i nie tylko gier w ogóle. Ostatnio wpadła recenzja Crimson Land, jak wspomniał Graham, i recenzje starszych rzeczy, w tym Time Warpy, które są naszą serią, której już dawno od czasów Xboxa oryginalnego nie odświeżyć. Było, będą się pojawiały też również. Zazwyczaj wtedy, kiedy nie będzie terminarz nowych tytułów zapchanych. Ten rok jest generalnie stosunkowo ubogi, jeśli chodzi o takie duże gry, którymi warto się bliżej zainteresować. Naprawdę jakoś strasznie ten 2012 jest taki... Przynajmniej przed E3. Ale zwłaszcza to, co się dzieje do tej pory, te Ninja Gaideny i tak dalej, to wszystko jest taka kupa. Ale dobra, mniejsza o to. Tak więc tak długo, jeżeli... świeżych tytułów będzie nam brakować, bo tymi trzeba zająć się, póki są świeże, kolejności. Póki ludzi interesują. Dokładnie, bo ludzi interesują dwie rzeczy. Rzeczy bardzo świeże i rzeczy bardzo stare. Tak. Te rzeczy, tak jak ktoś nas pytał, czy zrecenzujemy Heavy Rain. Heavy Rain jest grą, która ma 2 lata, tak? Może nawet niecałe. To nie ma sensu po prostu, bo... To będzie miało sens, jak ta gra będzie retro, albo vintage, jak zabraknie nam świeżych gier, będziemy się zajmować starymi rzeczami. Graham pewnie nie, on nie lubi starych gier na tyle. Nie lubię bardzo, dobra, nie idźmy w tym kierunku kompletnie. Czy opłaca się ściągać limitowane serie gier z Anglii, czy lepiej z innych krajów? To wszystko zależy od ceny. Dokładnie, wszystko zależy od ceny, od warunków wysyłki, ewentualnych kwestii zwrotu. Wiem, że dużo osób w Polsce kupuje tutaj, ale kupuje przede wszystkim zwykłe edycje gier, bo są tanie. Część sklepów ma też spore restrykcje, jeśli chodzi o wielkość i wagę wysyłanych paczek, więc tak jest. Game póki żył, rest in peace Game, wysyłał na przykład tylko do kilograma paczki za granicę i część kolekcjonerek się po prostu nie mieściło, ale tak, opłaca się, chociaż to też zależy oczywiście od kursu danej waluty. I od ceny. Ze Stanów właściwie nie opłaca się sprowadzać. Wysyłka jest za droga. Ale ogólnie z Europy, jeżeli wiecie, gdzie szukać, są strony w sieci, które nawet porównują ceny. Informują o przecenach i tak dalej. Cheapest Gamer na przykład, tak. Który polecam. Często warto się... Możemy. Pewnie, że możemy. Często warto interesować się tym, porównywać ceny przede wszystkim. Nie ma złotego środka takiego. Nie możemy wam powiedzieć, że zawsze warto z jakiejś strony kupować. Warto porównywać. Czasami nie ma wyboru. Czasami są edycje, które są dostępne tylko za granicą. Polska to w dalszym ciągu czasami trzeci świat, jeśli chodzi o takie rzeczy. I niektóre rzeczy da się zdobyć tylko za granicą, ale całe szczęście świat się mocno skurczył w ciągu ostatnich lat, więc ściąganie z zagranicy nie jest problemem. Wysyłka z Amazona kurierska jest za darmo powyżej tam pewnej kwoty i to wcale nie wysokie, 20 tak albo 25 funtów. Często możecie się dorwać darmową wysyłkę, a w dodatku wbrew ogólnej opinii takie wysyłki docierają w miarę szybko. Czasem nawet tak szybko jak te polskie, które albo docierają szybciej. Powoli. Nie będziemy znowu wymieniać pewnych sklepów.
Następne pytanie, które jest jednocześnie pytaniem, które wygrało nasz dawny konkurs. Au. Które gry chcielibyście, aby były sformułowane tak trochę dziwnie, ale samo pytanie było ciekawe. A ich bohaterowie współpracowali razem oraz jak wyobrażacie sobie taką grę? Przykładowo, mi marzy się wrzucenie najpopularniejszych obecnie bohaterów gier, na przykład Ezio, Drake, Markus, wszyscy wrzuceni do świata Mario, który poprosił ich o pomoc w pokonaniu Bowsera i nasyłanych przez niego hord przeciwników. Mogłoby być śmiesznie, ale chcesz zacząć? Mogę zacząć. Zacznij. Takie mashupy to nie jest nowość przede wszystkim i były gry, będą gry i wciąż pojawiają się gry, które mieszają ze sobą światy od Super Smash Brothers po Mario i Sonic na Olimpiadzie. Nie ma co liczyć oczywiście na mashup Gears of War i jakiejkolwiek własności intelektualnej. Tak, mamy Kratosa w Mortal Kombat, mamy Sonica w Mario, mamy Ezio w... Przepraszam, to jeszcze Altair wtedy był w... To był Gears of, przepraszam, w Metal Gear Solid. A to był Altair, tak. I był tak, Yoda w Soul Caliburze. Był Yoda no i Darth żałosne. Vader w Soul Caliburze. Tak więc dużo przypadków takich, takiego mieszania. Ale czego ty byś chciał, było? Bo to właściwie... Ale czego chcielibyśmy my? Ty byś chciał, ja pewnie będę chciał czego innego. Bym chciał Rock Band w Guitar Hero. Digimony w Pokemonach. Myślałem nad tym... Zróbcie sobie taki trening intelektualny i sami spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie. To jest świetne pytanie właściwie, dlatego wygrałem konkurs. Pytanie pod warunkiem, że nie zmyślamy jakichś durnych pierdół, bo nagrywamy na żywo. Nieprzemyślaną prawie. Odpowiedź wymyślę nawet teraz. Hmm. Albo i nie. Ja starałem się pomyśleć o tym wcześniej. Ale na przykład mieszanka Uncharted i Tomb Raidera, Gremowi by się nie spodobała, mnie spodobałaby się bardzo. Szczególnie, jeżeli byłyby jakieś sceny dla dorosłych. Jak ja wiedziałem. Połączenie jeszcze God of War scenki. Ale wiesz co, Chloe jest dużo ciekawszą postacią niż Lara. To zależy w którym miejscu. Charakter, liczy się wnętrze. Nie idźmy też w tę stronę. Nieletni nas oglądają. Skończyłeś? Ja skończyłem. Okej, skończyłeś. Też... Sporo czasu zastanawiałem się nad odpowiedzią na to pytanie i wydaje mi się, że takie wrzucenie totalnie losowych postaci byłoby pomysłem, teoretycznie efekt mógłby być ciekawy, ale to jest leniwe rozwiązanie takiego Just czegoś. Wrzucenie postaci, które do siebie nie pasują, jest śmieszne samo w sobie. Wiesz, masz grubego i chudego Flipa i Flapa i to samo z siebie jest śmieszne, ponieważ ci panowie są tak od siebie różni. Ale ja bym poszedł w zupełnie innym kierunku, w odwrotnym kierunku. Ja bym chciał na przykład zobaczyć grę, w której Solid Snake musiałby współpracować z samym Fisherem. Jeden z drugim komentowaliby swoje techniki. Co miałby do powiedzenia sam Fisher na temat chowania się w pudełku kartonowym i co miałby do powiedzenia Snake na temat skradania się z trzema żarówkami umieszczonymi na czole. Tego typu rzeczy mogłyby być całkiem zabawne, ale tak idąc w nieco poważniejszym kierunku, gra, którą chciałbym zobaczyć, której nigdy nie zobaczę, ale to, co mogłoby być interesujące, to gra, w której występowałaby GLaDOS, Shodan i to wszystko rozgrywałoby się w środowisku teraz, gry z cyklu Tron 2.0, czyli teraz, wewnątrz teraz komputera. Musisz opowiedzieć wszystkim, kto to jest Shodan. Przepraszam. Ja przepraszam, wygooglajcie, a najlepiej zagrajcie w System Shocka. Niektórych ja nie chcę... naszych użytkowników prawdopodobnie nie było na świecie. W pewnie momencie, pewnie gdy nie było, ale. Szok królował, ale to jest zaległość, którą powinniście nadrobić. To jest rewelacyjna gra, a Shodan jest po prostu głównym antagonistą w tych grach i jest to oszalała sztuczna inteligencja. Coś teoretycznie podobnego do GLaDOS, ale GLaDOS jest szalona na inny sposób. Poza tym jest dużo zabawniejsza. Shodan jest niestety. Robotem. Jest bardzo chłodna. Właściwie GLaDOS podobnie, ale przynajmniej chowa się za maską cynizmu i sarkazmu. I to jest gra, którą chciałbym zobaczyć. I tak jak wspomniałem wcześniej, to jest znów coś, co pewnie musiałbym nieco rozwinąć. Gra, która byłaby podobna do Tronu. Czyli to była gra, w której grało się komponentem wewnątrz komputera, czyli NPC-ami były bity i bajty. I to wszystko wyglądało jak Tron. To jest jak bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczne. Kojarzysz kreskówkę Reboot? Prawdopodobnie tak. Działa się ale... wewnątrz komputera, była animowana komputerowo. Ale to mógłby być ciekawy pomysł. I wizualnie, i koncepcyjnie, i to jest gra moich marzeń. Gra, której nigdy nie zobaczę, ale
Ale sam pomysł, sam przyznaj, że jest całkiem intrygujący. Dwie walczące ze sobą sztuczne inteligencje, które... Grałbym normalnie. Szarpałbym jak student szynkę. Okej, okay, jedziemy dalej. Jaki jest sens grania w grę i dlaczego to robimy? Co was ciągnie do tych konsol i pecetów? Co w nich właściwie jest? Były przynajmniej ze dwa takie pytania, bardzo podobne. Czemu gramy? Jest cała dziedzina nauki poświęcona takim rozważaniom. To jest ludologia, która jest całkiem pokaźnym odłamem. I warto się tym tematem zainteresować, ponieważ są to ludzie z bardzo różnych dziedzin, którzy analizują grę, każdy w oparciu o swoją specjalizację. To są ludzie zajmujący się historiami, to są ludzie zajmujący się lingwistyką i tego typu rzeczami. Mamy w Polsce nawet stowarzyszenie PTSG, Polskie Towarzystwo Badania Gier, mają własną stronę i mają własny rocznik, który nazywa się Homo Ludens. Można sobie za darmo poczytać te materiały. To są opracowania bardzo naukowe, ale one mają zdecydowanie większą szansę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego gramy, aniżeli ty czy ja. No jest cała dziedzina nauki, która zajmuje się tym, dlaczego ludzie grają. Ja gram dla rozrywki. Gram, bo lubię i najbardziej lubię w grach eskapizm. To słowo funkcjonuje w języku polskim, prawda? Mam eskapizm. Nadzieję. Tak, eskapizm, dobra. I na tym poprzestańmy. Odcinanie się od rzeczywistości. Tak jest. To jest dla mnie sposób na relaks, sposób na oderwanie się od rzeczywistości, dlatego na przykład nie lubię brązowo-szarych militarnych shooterów, bo one wyglądają za bardzo jak rzeczywistość. Ja lubię, kiedy gry pozwalają mi na zrobienie rzeczy, których... Na przykład gry Hideo Kojimy. Tak. Kolejne pytanie. To można robić, ale ty nie odpowiedziałeś na to pytanie. Ja się zgadzam z swoją odpowiedzią. Śmierdzący leń. Odpowiedziałem na pytania, na które miałem inną odpowiedź, ale ja się jak najbardziej z tobą zgadzam, że nie ma sensu. Warto zainteresować się. Pytanie... Są książki, niewiele jest takich książek po polsku, ale są. Nie będę reklamował te książki o tym tytule. Ale tematem warto się zainteresować. Można zacząć od Wikipedii, a potem grzebać głębiej. We need to go deeper. Lecimy dalej. Yep. Czy uważacie, że dzisiejsze gry są za łatwe i idą w stronę casuali? Czy może gry poprzednich generacji były niepotrzebnie zbyt trudne? Szkoda, że osoba, która zadała pytanie, nie zdefiniowała, co rozumiem przez generację. Konsole? Ludzi? Okej, okay, czaję. Starsze gry. Ogółem. To jest znów kolejne bardzo obszerne zjawisko, które nadaje się bardziej na odcinek podcasta, aniżeli na jakiś taki króciutki segment będący wyrywkiem Q&A. Tak, gry są prostsze. Gry są dużo prostsze, ale nie chodzi mi o taki stricte poziom trudności, tylko chodzi o poziom złożoności. Mhm. Staram się wyszukać pytanie, które były bardzo podobne, a łączyło gdzieś... to z konsolami. Czy konsole zatrzymały rozwój gier? Tak, czy rozwój konsole gier? Wpłynęły zresztą na to, do tego że dojdziemy, gry... bo to było troszeczkę, ono brzmiało podobnie, no okay. ale właściwie dotyczyło no okay. troszkę czegoś innego. Tak, gry są w tej chwili prostsze, ale tak jak zacząłem mówić, o czym właściwie, zgubiłem się. O tym, że nie chodzi okay, tylko o to jest ten magiczny streamline tak zwany i niech za przykład stanowi seria The Elder Scrolls, bo jest po prostu mi bliska. Poziom komplikacji, złożoności systemów, które zarządzają grą, po prostu jest coraz mniejszy. I to nie chodzi o to, żeby postać ginęła od jednego ciosu, bo to owszem jest poziom trudności, ale to jest tani poziom trudności. To jest oszukiwanie. To takie rzeczy można osiągnąć po prostu podbijając wbudowany wskaźnik poziomu trudności i jak ktoś lubi takie rzeczy, proszę bardzo. Ja akurat niespecjalnie przepadam, bo jak wspomniałem, gram dla relaksu. A rzucanie kontrolerem po ścianie potrafi być relaksujące, ale no, bardzo krótko i najpierw trzeba się niezwykle wkurwić. Miewam takie chwile, ale... czy jest to zjawisko negatywne? W oczach wielu na pewno, ale trzeba pamiętać o tym, to jest znów coś, co nadaje się na podcast. Mam nadzieję, że to kiedyś rozwiniemy do formy pełnego podcastu, ale... Ja się z tym pogodziłem i fajnie by było, i uwierzcie mi, że dużo nerwów sobie oszczędzicie, jeżeli zrobicie to samo. Gry nie są w tej chwili niszową rozrywką. To jest największa branża rozrywkowa, która dochodami bije Hollywood i te gry muszą trafiać do coraz szerszego grona odbiorców. Mi też się to nie musi podobać, ale mam pełną świadomość tego, że jestem członkiem bardzo licznej grupy,
I gdyby nie to, że w tej chwili gry są w stanie sprzedawać się w milionach egzemplarzy, ich budżety byłyby dużo niższe. Gdyby budżety gier były dużo niższe, te gry byłyby dużo słabsze, dużo krótsze, jakościowo dużo gorsze i niestety to, na co możemy liczyć, na co osobiście liczę, to znalezienie złotego środka, bo nie chciałbym zostać finalnie odbiorcą tylko i wyłącznie niszowych produktów, bo są osoby, które na przykład prawdziwą satysfakcję są w stanie czerpać tylko z takich niszowych produkcji jak Demon's Souls czy Dark Souls, bo to jest uber trudna gra, która daje niesamowitą satysfakcję. Mnie te gry nie bawią. Ja próbowałem, nie bawią mnie i nie jest to produkt dla mnie, ale nie chciałbym, żeby tak się to skończyło. Jakbyśmy się cofnęli do czasów na przykład NES-a, to tak, gry wtedy były niepotrzebnie trudne. Ale myślę, że to jest taki Ninja Gaiden na NES-a. Tego, że takiej metody prób i błędów, że nie znano jeszcze to były eksperymenta. Ciężko było im określić, kiedy gra jest zbyt trudna, a kiedy jest zbyt łatwa, bo to przychodzi z doświadczeniem, jak wiele innych rzeczy. Czyli wyczucie tego poziomu, jak zrobić dobrze grę, to nie, znaczy, też nie, często nie było nie było to celem przy tworzeniu gry, taki poziom trudności. Nie bez znaczenia jest też to, że generalnie w tych, jeżeli faktycznie cofamy się do tych lat NES-owych, do lat 80., cały czas rządziła tym wszystkim filozofia automatowa, gdzie gry musiały być bardzo twarde i na przykład coś, od czego się odchodzi, dalej chyba stosuje to tylko Nintendo albo bardzo nieliczni ludzie, system żyć na przykład, który jest reliktem czasów minionych, ale jest naleciałością z czasów arcade'owych, kiedy musiałeś mieć coś, co po prostu daje ci wskaźnik tego. Bardzo dziwią mnie gry, które mają życia, a jednocześnie nieskończone kontynuacje. Dokładnie, które przywracają cię w to samo miejsce. Dokładnie, to jest kompletna bzdura. Dlatego na przykład nowy Rayman jest świetny. Tak, dużo nowych gier po prostu resetuje cię w ostatnie miejsce, gdzie umarłeś, bez żadnego dodatkowego wskaźnika, który jest w zasadzie niepotrzebny w dzisiejszych czasach. Tak jak Marian, kończąc Mariana na 3DS-ie miałeś na liczniku 200 żyć. Tak, miałem kilkaset żyć po co to wszystko? Ale odbiegamy teraz w ogóle od tematu. I to jest dziwne, bo nawet jeżeli zginiesz i nie kontynuujesz, to wyrzuca cię na początek planszy i musisz i tak robić jedno i to samo, kompletne kontrintuicyjne. Dlaczego dystrybucja gier dąży do coraz to mniejszej zawartości pudełek z grami i samych gier i czy w końcu niestety doczekamy się samej tylko i wyłącznie dystrybucji cyfrowej? Zaczynając od końca, tak. Kiedyś doczekamy się dystrybucji czysto cyfrowej. Czy tylko i wyłącznie. Ludzie wieszczyli śmierć winylom, a winyle wciąż kolekcjonersko wychodzą. Vintage. Tak samo płyty CD. Ja myślę, że ja nie przestanę kupować płyt, nawet jeżeli będą wychodzić wyłącznie w formie kolekcjonerek. To gry, które mnie będą interesować, ja na pewno będę kupował. Inaczej, to zacznie być realny problem i realne ryzyko w momencie, w którym zasięg szybkiego i stabilnego internetu będzie dużo, dużo większy niż jest w tej chwili. To jest łatwo zapomnieć, że nie wszędzie na świecie jest internet, który na przykład pozwoli ściągać gry, które mają po kilkadziesiąt gigabajtów. Z drugiej strony mamy też systemy w chmurze, do których nie potrzeba szybkiego internetu i dziś już działają nawet na komórkach przez 3G, które nie wymagają... Nawet kosztem rozdzielczości wielu graczy pewnie wybrałoby abonament za powiedzmy 20 zł i nielimitowaną ilość gier w standard definition, niż musieć wydać 200 zł na jedną grę w HD. Jest to rzecz w tym, że cena i być może dostępność takich rozwiązań też dużo wpłynie na to, w którym kierunku, w ogóle pójdą gry. Jeżeli coś się nie będzie sprzedawać, to ludzie nie będą inwestować Facebook w to pieniędzy. Facebook udowodnił, że żeby grać w grę, nie trzeba jej ściągać na przykład. To było wiadome już dawno z grami flashowymi i tak dalej, ale Facebook rozpowszechnił to w świadomości graczy, że jest możliwość grania i nie tylko nie trzeba tej gry kupić, ale nawet nie trzeba jej ściągać. Można po prostu wskoczyć w przeglądarkę i w parę sekund grać, gdy się załaduje. Czyli generalnie może w tym kierunku gry pójdą, ale cyfrowa dystrybucja na pewno prędzej czy później. Zresztą na PC-tach już wyparła na dobrą sprawę. Jesteśmy leniwi i to też wyjaśnia, dlaczego dystrybucja gier dąży do coraz mniejszej zawartości pudełek, bo my na to pozwalamy. Taka jest prawda, bo ludzie są zbyt leniwi. Znaczy oczywiście producenci robią to ze względu na koszty. Oni tak mówią, że idą na koszty, a idzie po prostu o to, żeby więcej szło w ich portfele. To, co oni zaoszczędzą, a oszczędności, które nie przekładają się na obniżenie ceny, no to jest po prostu nie pieniądz, który zostaje. Nie mamy instrukcji, bo my na to pozwoliliśmy. Gry są coraz krótsze, bo my na to pozwalamy i dalej je kupujemy. Ludzie kupują. To jest dyskusja, którą przechodziliśmy ostatnio całkiem niedawno u nas na forum. Nie mówię, że to jest nasza wina. To jest wina ich, że oni to robią, ale to jest coś, wina leży gdzieś po środku. Na co my przyzwalamy.
pośrednio, niestety. Konsument może tupać nóżką, pisać petycję, ale prawda jest taka, że to, co jest naprawdę istotne, to to, czy taki konsument prędzej czy później pieniądze na produkt wyłoży, jest. Czy nie. Ludzie, którzy twierdzą, że będą bojkotować nowe Left 4 Dead, a potem i tak kupują, nie osiągają tak naprawdę ja nic. Ja prywatnie też bojkotuję kilka firm, ale to jest tak moja samo. Prywatna sprawa, po prostu nie kupuję ich gier, ale to też nie znaczy na przykład, że je będę kradł. Bo to już jest szczyt hipokryzji wtedy. No to jest zwykłe skurwysyństwo, no. Inaczej się tego nazwać nie da. Wyblipniemy to, ale wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ja nic nie będę bipował, bo to jest naprawdę straszne, kiedy ktoś z czystym sumieniem mówi, że nie da pieniędzy jakiejś potwornej firmie, a potem zwyczajnie świecie to kradnie. No, czyli generalnie co, nie warto kupić, ale jednak czas poświęcić na... No właśnie, jeżeli warto grać, to warto też kupić i taka jest prawda. No. A no. Tak to działa. A jeżeli uważacie, że gry są za drogie jakiegoś producenta czy coś, to wystarczy poczekać. Gry prędzej czy później spadają z ceny. Ja skrócę następne pytanie troszkę. Okay. Dlaczego taka seria jak Call of Duty bije rekordy sprzedaży, chociaż gra od 3 lat nie pokazuje nic nowego, a nawet cofa się w rozwoju? Jest to zapewne spowodowane tym, że ludzie kupują tę grę ze względu na markę, ale co tam idzie, czy co? Czy nowy tytuł od nieznanego producenta, który byłby naprawdę świetną grą, miałby okazję stać się hitem na całym świecie? Nie. Albo inaczej, ma bardzo małą szansę, ale ja mam teorię. To jest prosta teoria. To jest klasyczny efekt sieciowy. Już tłumaczę. Proponuję wygooglać, bo warto wiedzieć takie rzeczy, ale ludzie kupują nowe Call of Duty, bo wiedzą, że znajomi, z którymi grają w Call of Duty, kupią nowe Call of Duty, a tamci kupują Call of Duty, ponieważ ich znajomi będą kupowali nowe Call of Duty, żeby grać po sieci w nowe Call of Duty, bo nie oszukujmy się, nikt nie kupuje po to, żeby grać w te 5-godzinne żałosne kampanie. Prócz mnie, bo ja nie gram po sieci. Więc to jest błędne koło, które samo się napędza. Ludzie kupują, ponieważ ludzie, z którymi grają, kupują. I czy coś prędzej czy później wyprze Call of Duty? Prawdopodobnie tak, ale czy coś wyjdzie, co automatycznie zdetronizuje Call of Duty? Nie ma takiej... Jeżeli coś będzie w stanie pobić Call of Duty, to nie będzie to coś, co będzie starało się być klonem Call of Duty. Mhm. To będzie musiało być coś rewolucyjnego. Słuchajcie, EA od lat próbuje zrobić Call of Duty Killera i jakoś do tej pory... Zresztą wystarczy popatrzeć też na przykład WoWa. Ile firm poległo, próbując skopiować rozwiązania... Bo to nie jest rozwiązania... droga, którą powinno się iść, nie powinno się po Otóż prostu to. Bić podróbki czegoś. Kopiowanie cudzych sukcesów to nie jest recepta na sukces. Jej pewnie powie nam co innego, bo oni w dalszym ciągu sprzedają po kilka baniek tych śmiesznych Medal of Honor. No jasne. Ale grałem w tego ostatniego i wiesz co? Medal of Honor? Battlefield? No. Nie, Medal of Honor. Ten kolej z brodą na okładce. Z brodatym kolesiem. A jedź. Co waszym zdaniem? Gry retro indie czy fotorealistyczne gierki opanują rynek za jakieś 5 lat? A czemu to się musi wykluczać? To się nie musi wykluczać. Absolutnie. Ja jestem... w ogóle tendencje gier indie robią się bardzo popularne. Ludzie lubią nie bez powodu. Pieniądze do kieszeni prosto. No, ludzie lubią się wypinać na tego men, tego człeka, który jest niezidentyfikowaną korporacją, której wypadałoby pokazać fakacza. No i lubią po prostu wiedzieć, że ich pieniądze idą prosto do człowieka, który tą grę tworzy. Znaczy jest sporo czynników tak naprawdę. Fotorealizm jest imponujący, kiedy wszystko w nim działa. Myślę, ale że jest... on przyjdzie z czasem naturalnie. Ale to nie znaczy, że gry, które nie wyglądają nienaturalnie, znikną, bo ale to jest efekt stylistyki. Jest masa rzeczy. Dążenie do fotorealizmu jest koszmarnie drogie. Mhm. To trzeba pamiętać, że generalnie osiągnięcie fotorealizmu, jesteśmy blisko w tej chwili, ale wystarczy jedna rzecz, która nie będzie działać. Wiesz, o tym, że jesteśmy blisko, mówi się od przynajmniej 10 lat, kiedy gry 3D zaczęły się pojawiać. Znaczy wiesz, jest jeszcze kwestia tego, że jeżeli widzisz coś na obrazku, to jest jedno, ale jak zobaczysz coś w ruchu, to potrafi być kompletnie zrujnowany. Tak, Uncanny Valley, to jest kolejny fajny temat na podcast. No, mamy dużo fajnych tematów na podcast, ale nie mamy podcastu. Nie mamy czasu nagrywać podcastów. Te rzeczy nie muszą się wykluczać. Ja liczę na to, że generalnie nie wszyscy będą skupiać się na fotorealizmie, bo on jest tylko jedną z wielu stylów, które gry mogą mieć i na dobrą sprawę stylizacja jest dużo ciekawsza. Pozwala na większą elastyczność, pozwala przymknąć oko na pewne błędy, poza tym jest ciekawsza. No jest zwyczajnie w świecie ciekawsza. Przejaskrawienie pewnych elementów po prostu nadaje grom charakteru. One nie wyglądają wszystkie tak samo, no bo fotorealizm jest jeden. Musicie zwrócić uwagę, że nawet filmy z efektami specjalnymi starają się odchodzić od
na tyle, na ile mogą, żeby nie wyglądać po prostu fałszywie, starają się odchodzić od realizmu. Filmy akcji przede wszystkim, czy science fiction, one starają się jak mogą, żeby unikać realizmu tak, żeby jednocześnie nie wyglądać głupio, ale żeby oddalać się od tego, co wygląda naturalnie i normalnie. To jest całkiem naturalne, nie? Nikt nie chce patrzeć po prostu na to, co widzi obok telewizora czy monitora. Słuchaj, posłuszmy się przykładem. Darkness 2 wygląda lepiej niż Call of Duty Black Ops 3, tak? Teraz tak? Wychodzi, jeszcze nie jest ogłoszony. Niż którykolwiek z kodów. Okay. Jest stylizowany, wygląda jak komiks, jest interesujący przez to. Nie mówię, że to jest dobra gra, bo jeszcze w nią nie grałem. Jedynka była okej, ale ma swój własny styl, odnalazła swoją niszę, wygląda jak komiks i dzięki temu nabiera to wszystko charakteru. A mówię, jeżeli coś jest fotorealistyczne, to jednak fotorealistyczna gra postawiona obok drugiej będzie wyglądać tak samo. Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby wszystkie gry wyglądały identycznie? Bo ja absolutnie nie. Ja na przykład jaram się strasznie Lollipop Chainsaw. Nie tylko dlatego, że główną bohaterką jest cheerleaderka w krótkiej spódniczce, ale ta gra wygląda interesująco. No More Heroes wyglądało interesująco. Miało swój własny styl. Interesujący sposób, w jaki próbowało obejść ograniczenia Wii, a na dużych telewizorach wyglądało to tragicznie, ale styl sam w sobie jest bardzo fajny, i nawet nie stara się wyglądać fotorealistycznie, nawet gra na tym, wyglądałoby tragicznie w ten sposób, wyglądałoby groteskowo, gdyby to gra była... Gra na tym w zasadzie, że na tych ograniczeniach sprzętowych i wychodzi mu to jak najbardziej na dobre. Ja osobiście wolę stylizację, ale nie mam nic przeciwko fotorealizmowi takiemu per se. Ale na przykład Call of Duty 20 prawdopodobnie będzie szło w kierunku wyglądania jak najrealistyczniej. Jak film Michaela Baya, eksplozje! Pod warunkiem, że wreszcie zmienił silnik. Za mało cycków. Do tego czasu. Jedziemy dalej. Czy jest gra, dla której kupilibyście sprzęt, aby móc w nią pograć? Ja mogę łatwo odpowiedzieć, że nie. Nie kupiłbym konsoli tylko dla jednej gry. Kupiłbym... Nawet dla Rock Band. Nie kupiłbym nowej konsoli tylko po to, żeby stała w kącie. Ale kupiłbym konsolę dla konsoli. Po prostu, żeby mieć kolejną konsolę i dołożyć ją do kolekcji na przykład. No, bo to jest już skrzywienie. Jesteśmy... osobami, które warto pytać na ten temat. Nie, bo nie jesteśmy reprezentatywni, jeśli chodzi o takiego przeciętnego klienta. Tak, odpowiedź jest zawsze i tak kupimy. No, to jest niestety. Dla własnego dobra, czy dla waszej przyjemności skończy się na tym, że i tak ją kupimy. Wyjdzie prędzej czy później 3D Slim z drugą gałką i no i kurde kupię. Nie kupiłbym konsoli dla gry. Ja też nie. Żadnej. Ja też nie, o PC-tach nie ma sensu rozmawiać w ten sposób, więc mówimy tylko o konsolach i... Na chwilę obecną nie ma ani jednej gry, dla której kupiłbym platformę. Nie sądzę, żeby się pojawiła, więc myślę, że może mogę faktycznie spokojnie powiedzieć, że nie. Zmieniamy kategorię, więc oddam ci teraz. Zamienimy się z powrotem, przechodzimy do konsol. Możesz pominąć te pomniejsze pytania, bo czasem się powtarzają, a nawet już wspomnieliśmy na niektóre tematy troszkę. Jak myślicie, czy nowe Wii będzie miało szansę dorównać dzisiejszemu? Nie. Proste. Nie wiem to, co pytał autor, ale nie. Nie będzie tak popularne. Myślę właśnie, że chodzi o popularność. Myślę, że ta sama sztuczka dwa razy nie przejdzie. Z 3DS-em próbowano tego i żeby go sprzedać, musieli o połowę praktycznie obniżyć cenę, bo ludzie nie dali się drugi raz Ale nawet, skusić, nawet Nintendo twierdzi, że generalnie Wii U, jak U w nazwie wskazuje, tak, będzie dedykowane bardziej hardkorowym graczom. Ja im nie wierzę. Ja zresztą generalnie nie mogę patrzeć nawet na ten kontroler. Podobał mi się koncept kontrolera, design jest tragiczny. Ale to nie jest ten Wii U rant. On pytał o to, czy ma szansę zdobyć... Czy ma szansę dorównać? Nie ma szansy dorównać. Nie ma szansy dorównać. Zbytnego przeciągania. Nie ma absolutnie szans. To znaczy, bo teraz mi się znowu przypomniało, że potem ludzie będą trzymać to, co mówimy, jak najprawdziwszą prawdę. To są nasze opinie. To są nasze opinie. To nie jest fakt żaden, ani nie wmuszamy nikomu naszej opinii. Pewnie, odpowiadamy ale, na pytania, które są zadawane ale, nam. Ale jako moim osobom. Zdaniem i twoim zdaniem, bo się akurat w tej materii zgadzamy, Wii U nie będzie przodować w sprzedaży. To jest moja predykcja. Przewiduję. Myślę, że Xbox że nie będzie na przykład liderem sprzedaży wśród konsol nowej generacji. Tak jak teraz odstawia obie konsole o ładne parę długości, to Wii U nie ma szans na to.
Gdybym miał zgadywać, myślę, że... On się nie pomylił, bo będzie mi strasznie głupio. Że Xbox zacznie kolejną generację najlepiej, ale potem Sony nauczone ceną PlayStation 3, myślę, że postara się dogonić i mimo wszystko potęga oby marki... się uczyli, bo ja się uczę potęga, potęga marki, myślę, mimo wszystko PlayStation, szczególnie silnej w Europie, ma szansę mimo wszystko wyrównać w przyszłej generacji konsol. Zobaczymy, nie mogę się doczekać, ale... To będzie ciekawe, to będzie ale ja nawet ciekawe. Nie planuję kupować Wii U, a wiem, że nie muszę, bo on kupi, rozpakuje ja i zrecenzuje. Rozpakuje i zrecenzuje, a potem... A potem nie sprzedasz, bo i tak postawisz w kącie i będzie zbierać kuszy, jak cała reszta tych klocków w plastiku.